życzę wszystkiego dobrego. Dzisiaj się cieszymy wspólnym spotkaniem. Ksiądz proboszcz na pewno da piękne błogosławieństwo na ten nadchodzący czas. Ja z mojej strony życzę wszystkiego dobrego. Teraz księdzu proboszczowi. Ponad pan. Pan dyrektor, tak. No właśnie, ja sobie poradzę bez mikrofonu, w końcu 33 lata głos ćwiczony, to spokojnie damy radę. Kochani Państwo, a moje życzenia, bo to będą życzenia przed modlitwą i opłatkiem, moje życzenia to będą słowa, nie moje, to będą słowa Matki Teresy z Kalkuty. Poproszę, żebyście kochani cierpliwie ich wysłuchali. One najpiękniej oddają to, co chciałem powiedzieć jako życzenia dla Was wszystkich. Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby go wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. I jeszcze zwrotka wiersza i życzenia, które przekażę od osób, które o to prosiły. Wigilijna święta noc, od opłatka bije blask, ale gdzieś tam, ulicami, krążą ci, co są gdzieś sami. Pusty talerz dostawiamy, może z błądzą pod nasz dach. Wigilijna święta noc, niesie łaskę w każdy dom. Serca swoje otwieramy dla tych, którzy są dziś z nami i z czułością wspominamy tych, co już odeszli stąd. I pozwólcie, drodzy Państwo, że na koniec przekażę Państwu serdeczne życzenia od osób, które wiele spośród Was pamięta, bo to są osoby stąd pochodzące. W zeszłym tygodniu wraz z życzeniami świątecznymi otrzymałam list od absolwenta, rocznik powojenny naszej szkoły, znanego Państwu, pana Wacława Kirkowskiego, który jest bardzo mocno związany ze Starzynem i jak pisze w liście, nie po raz pierwszy ze swoją szkołą i prosił o pozdrowienie i przekazanie życzeń pięknych, najpiękniejszych, świątecznych wszystkim tym, którzy go pamiętają. A wie, że pamięta go tutaj w Starzynie wielu. Mówiła, że Panna czysta,